i siostry i bracia w Jezusie Chrystusie, witam Was w sobotę 28 września w dzisiejszym odcinku codziennika biblijnego. A dziś prowadzą nas dwa wersety, które znajdujemy. Pierwszy w psalmie 19, w 15 wersecie. Niech znajdą upodobanie słowa ust moich i myśli serca mego u Ciebie, Panie, opoko moja i odkupicielu mój. I z Ewangelii Łukasza w 2 rozdziale, w 19 wersecie. Maria zaś zachowywała wszystkie te słowa, rozważając je w sercu swoim. Moi drodzy, słowa mają wielką moc i myślę, że tej mocy doświadczył każdy, kto po raz pierwszy od ukochanej osoby usłyszał: kocham Cię. Myślę, że moc słów poznał każdy, kto po skończonej, długiej i mozolnej pracy usłyszał słowo dziękuję. Myślę, że moc tych słów, czy moc tego, jaką mają słowa, usłyszał, czy poznał każdy, kto usłyszał kiedyś od osoby, z którą na przykład się pokłóciliśmy, słowo przepraszam, słowo pojednania. Słowa mają wielką moc. W dzisiejszym psalmie, w wersecie z psalmu 19, znajdujemy słowa o tym, że nasze słowa, czy słowa psalmisty w tym wypadku, ale myślę, że możemy odnieść to także do nas, mają mieć upodobanie w Panu. Co to oznacza? Bóg wypowiedział swoje słowo. Słowo to przyszło na świat dzięki Marii, o której również dzisiaj czytaliśmy. To słowo wzrastało, nauczało, uzdrawiało, a ostatecznie oddało swoje życie na krzyżu i zmartwychwstało, w niebo wstąpiło, pociągnęło nas do siebie, a przez chrzest staliśmy się częścią tego słowa. Zatem Boże Słowo jest częścią naszego życia. To wszystko oznacza wielką odpowiedzialność. Odpowiedzialność za głoszenie słowa. W związku z tym, w naszej codzienności, w tym, jak odnosimy się do świata, jak odnosimy się do drugiego człowieka, powinniśmy ważyć nasze słowa. Bo nasze słowa to także nasza odpowiedzialność za nie. To, co mówimy, to, w jaki sposób komunikujemy różne rzeczy, no, świadczy także o nas samych. Ale jeżeli występujemy jako chrześcijanie, to świadczymy nie tylko o sobie, ale też o Bogu. Więc ważne jest to, żebyśmy wsłuchiwali się w te słowa z psalmu 19 i zwracali uwagę na to, czy to, co mówimy, czy to, co robimy, czy to, w jaki sposób przekuwamy nasze słowa w rzeczywistość, nie wyrządza nikomu krzywdy i czy podoba się Bogu. Bo do tego jesteśmy powołani, do odpowiedzialności za głoszenie Bożego Słowa. I to Boże Słowo nie jest głoszone tylko z ambony, nie jest głoszone tylko w budynku kościelnym, ale jest głoszone przez każdego z nas w takich prostych kontekstach życiowych, w naszej pracy, w szkole, wszędzie tam, gdzie stykamy się z drugim człowiekiem, wszędzie tam głosimy Słowo. Dlatego zwracajmy uwagę na to, czy głosimy je odpowiedzialnie. Jesteśmy chrześcijanami, a to jest wielka odpowiedzialność. Amen.